Pamiętasz zapewne taki dzień, kiedy czułeś się ogromnie zmotywowany, kiedy miałeś w sobie moc i siłę do działania. Co takiego sprawiło, że właśnie tak się zadziało? Czy były to czynniki zewnętrzne? Nie, zapewne to ty sam podjąłeś decyzję o swojej skuteczności. Dlaczego? Ponieważ naczelna zasada motywacji jest taka, że tylko i wyłącznie ty sam możesz się zmotywować do działania. Do budowania własnej motywacji potrzebujesz celów, najlepiej dalekosiężnych. Załóżmy, że takim celem jest chęć podróżowania. Któż o tym nie marzy? Możesz sobie taki cel wyznaczyć w sposób następujący. Potrzebujesz przede wszystkim, żeby był konkretny, żeby był sprecyzowany, żeby był mierzalny, żeby był ambitny i żeby był terminowy. Możesz sobie wyobrazić, chcę wyjechać w podróż do Hiszpanii. Wyznacz dokładnie termin, kiedy ma się to wydarzyć. Wyznacz kolejne kroki, po których będziesz wiedział, że zbliżasz się do upragnionego celu. To może być na przykład harmonogram w postaci kwoty oszczędzanych pieniędzy. Sprawi to, że będziesz miał poczucie takie, że masz wpływ na realizację tego celu. Czasami warto sobie przypomnieć, dlaczego coś robimy. Jeżeli już wyznaczyłeś sobie cel, to wraz z nim zapisz sobie 5 powodów, dla których według Ciebie warto ten cel zrealizować. Aby wzmocnić swoją motywację, doceniaj sam siebie, wyznaczaj dla siebie nagrody za mniejsze lub też większe osiągnięcia. Pomocną w motywacji techniką jest wizualizacja. Jeśli poszukujesz nowej pracy, chcesz zmienić stanowisko, to wyobrażaj sobie siebie w nowej roli. Wyobraź sobie, jak wyglądasz, wyobraź sobie, czym się zajmujesz, wyobraź sobie, jak się czujesz w tej nowej sytuacji. Pozwoli Ci to przeżyć tę chwilę i łatwiej Ci będzie zmobilizować się do konkretnego działania. Czasami w pracy zawodowej może pojawić się moment takiego dłuższego zniechęcenia. Przypomnij sobie wtedy o tym, co jest dla Ciebie ważne. Nie tylko w aspekcie pracy zawodowej, ale również innych obszarów Twojego życia. Takich jak rodzina, zdrowie, rekreacja, rozrywka, przyjaciele. Może to sprawić, że znajdziesz równoważnie pomiędzy tym, jak w tej chwili masz w życiu zawodowym, a pomiędzy innymi obszarami, które sprawiają, że po prostu czujesz się szczęśliwy. Może też być wtedy tak, że podczas oglądania tych swoich różnych obszarów życia dojdziesz do wniosku, że coś chcesz zmienić. Wyznaczysz sobie nowe, konkretne cele, które sprawią, że poczujesz się lepiej. Ogromny wpływ na motywację ma to, co do siebie mówimy. W monologu wewnętrznym zamieniaj słowa muszę, powinienem, na chcę, wybieram, decyduję. Pozwoli Ci to na poczucie większego wpływu i decydowania o sobie samym. Uśmiechaj się do siebie codziennie, celebruj zwykłe chwile i konsekwentnie wykonuj po jednym kroku do przodu. Powodzenia!